Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Godzik 2 Legend of Asun. Moi drodzy, w dzisiejszym... Okej, dobra, w dzisiejszym odcinku... Chciałam się przekimać, ale chyba w sumie z tego zrezygnujemy. W dzisiejszym odcinku myślę, że zajmiemy się farmą Karla, bo tam jeszcze jest parę zadanek do zrobienia, ja sobie jeszcze lokatorka nie włączyłam i przy okazji potekspimy trochę dzisiaj. Myślę, że to jest dobry moment, żeby troszeczkę tutaj pozwiedzać mapę. Tutaj jak wiemy możemy wejść, tu są głównie ścierwojady, także łatwy w sumie expik. Jeden wygląda jak preriowy. Czy to możliwe? Nie mam pojęcia. Tak, to jest możliwe, bo mnie udziobał cholernie. A ja se tak wlazłam w nie, bailando zrobiłam. Przecież sobie myślę, co może się stać, nie? Ta preriówka mnie zeżre zaraz. O kurde, ej, no naprawdę zadziobały mnie. Masakra wam powiem. Zły zapis wczytałam. Bo już widzę. Ajajaj, takie rzeczy na początek odcinka. Bardzo niedobrze. Mega niedobrze. Oczywiście, że nie chcemy tu być. Tylko chcemy, jak już, to być tu. Ajajaj, no naprawdę słabo. Myślę, żeby troszeczkę podbić może efekty, bo jest dosyć cicho. Wiecie, przez to, że za efekty i za dialog odpowiada w sumie to samo, to jest potem tak... Tak sobie. Plus tą jasność byśmy może trochę jednak zmniejszyli. Ustawienia obrazu. Gdzie myśmy to mieli jasność? Troszeczkę ją obniżymy. Zastosuj. Ok. I teraz byśmy zrobili może tak, że ustawienia gry to było, nie, grafiki dźwięku. Nie no, dźwięk chciałam. Oh my gosh, tu jesteś. Efekty trochę podbijemy, muzykę. Myślę, że będzie dobrze teraz. No i ruszamy jeszcze raz, tylko teraz już muszę, wiecie, mieć to w świadomości, że tam jest ścierwojad preriowy i żeby się tak nie rzucać na całe stado. Ale naprawdę, nie spodziewałam się. Ale tak, spróbujemy dzisiaj coś zadziałać na farmie Karla, spróbujemy podekspić trochę, tak żeby później ładnie wejść w kolejny rozdział, bo ogólnie to jest tak, że jak dołączymy do danej frakcji, to w sumie zmieniamy rozdział od razu. A ja nie chcę tego robić, bo na razie mamy jeszcze prostszych przeciwników, bądź co bądź, tutaj do załatwiania. Więc fajnie by było w sumie z tego sobie skorzystać. A poza tym... Jest jeszcze kwestia... Ja bym tą preriówkę chciała samą. Bo ona jest przegięta. Na bardzo dziobie. Okej, ładnie. Teraz już się nawet na resztę grupy możemy rzucić. Ja w ogóle powinnam to mięso chyba posmażyć, nie? Wiecie, takie zwykłe ścierwojady to tam nie jest problem. Ale tak, wypadałoby trochę pochodzić, bo ogólnie według solucji questy, które mamy na przykład przy kopalni złota, powinniśmy wykonać wcześniej. Pierścień Antidotum znalazłam, jakiś list. Ale pierścień Antidotum się przyda, bo dzięki temu nas krwiopijce nie będą zatruwać. Także zrezygnujemy z tego mniejszego do siły. Redukcja obrażeń, ok, czyli to nie jest tak typowo, że nas nie zatrują, ale mamy zredukowane obrażenia. Smoczy korzeń tu był. Pięknie. Tam na górę podejrzewam, że da się wejść, bo już to widać, że się da. Ale jeszcze liścik mamy do przeczytania. Pustelnik. Niech to szlak. Mam już dość. Co ja tutaj robię? Nie mogę już słuchać tych cholernych magów. Dzień za dniem, noc za nocą, eksplozja za eksplozją. A gdy skończą czarować, to dyskutują, nie dając mi spokoju. A na dodatek ci popaprani dezerterzy wybudowali sobie obóz wokół świątyni. Ta hałastra nazywa się ludźmi Wulfgara, czy jakoś tak, po prostu obłęd. Mam już tego serdecznie dość, wybuduję sobie chatę na odludziu i będę tam mieszkał sam. Pójdę poszukać jakiegoś odpowiedniego miejsca.
Jeśli znalazłeś tę notatkę, to możesz dokończyć budowanie chaty. Ja wynoszę się stąd o zmierzchu. Pustelnik. Nice. Na bank tam da się wejść na górę. A tu mamy borsuczki. Ojejku. Jak kredoszczury się zachowują, tylko... Nie, gryzą tyle samo. Ja ogólnie sprawdzałam, który mod był pierwszy i chyba Odyseja była pierwszym modem. Szczaw królewski, no Bailando. Tam się da wejść, jak byk. Przecież to już widać, jak moja postać ma ochotę tutaj wskoczyć. Ja nie wiem, czy ja dobrze robię, wchodząc tutaj w ogóle, ale no przecież to się samo prosi o siebie. No ba, nawet rośliny tu mamy. Goblinie jagody, no oczywiście. Ale powiem wam, że to jest piękne, bardzo mi się to podoba. I szczaw królewski, że ta modyfikacja dba o to, że faktycznie, jeżeli jest miejsce trudno dostępne, na przykład, no to dostajemy za to prezent w postaci bonusa do zręczności. Bo, wiecie, to jest takie logiczne z jednej strony, no nie? Skoro potrzebujemy zręczności, umiejętności takiego, wiecie, właśnie takiej wspinaczki czy czegokolwiek, no to nam się to po prostu ładnie tutaj łączy, że wiecie, właśnie wespniemy się gdzieś do w teorii kompletnie niedostępnego miejsca i dostaniemy za to prezent w postaci właśnie na przykład goblinich jagód. To jest naprawdę, naprawdę nice. Ja nie wiem, gdzie ja teraz idę w ogóle. W teorii tam bym... Nie zjeżdżaj tylko, mordo. Wy pewnie się za głowę łapiecie, co ja robię. Ja sama się łapię, bo ja nie wiem, co ja robię aktualnie. Wiem, że próbuję gdzieś się dostać i skończy się to właśnie moją śmiercią. Dobra, tam już wchodzić nie będziemy. Gra sobie ewidentnie tego nie życzy, ale opłacało się tam wyżej, bo dzięki temu mamy w sumie podstawowy składnik, czyli szczaw królewski i goblinie jagody, żeby zrobić miksturę zręczności. Także jest ok, naprawdę w porządku. Szkoda, że ładowanko trwa tutaj tyle czasu. Teraz weź zejdź stąd, człowieku. No, na szczęście tędy się da zejść, się nie umiera od tego. Nice. Czyli mamy w sumie kolejne nowe zadanie w dzienniku. No i tak, i spróbujemy się przejść na farmę Karla, ale po drodze będę chciała zahaczyć o jakieś potworki, właśnie na przykład tutaj o te topielce, troszeczkę pozwiedzać, bo dlaczego by w sumie nie. Tam po drugiej stronie są na przykład ścierwojady, także dla mnie spoko. Tu są w ogóle młode topielce, więc też git. Chociaż widzę, że te są jakby silniejsze od tych innych. Się tak rzuciłam na nie. Czy po prostu mi kryt nie wchodzi? Po prostu mi kryt nie wchodził, dobra. Bo troszeczkę się przestraszyłam. Tam jest jakaś broń w wodzie. Wiecie, ja bym chętnie poszła do jakichś miejscówek, ale... Typu właśnie, wiecie, na farmę. Tylko, że jak pójdziemy na farmę, to się zaraz zaczną dialogi. Pierdyliard po prostu dialogów. Zardzewiały ozdobny miecz zebrano. Aż grę mi ścięło. A ścierwojady się widzę pchają do wody. To są na przykład jeszcze właśnie nawet młode ścierwojady. To pokazuje, że już dawno powinnam tędy się przejść. A tego w ogóle nie zrobiliśmy, nie? A, no bo sami wiecie, jak to z tym wszystkim... To jest pleriowy znowu. Na szczęście już potrafię się bić z tym ścierwem. Znaczy, w ogóle potrafię się bić ze ścierwojadami, nie? Chodzi o sam fakt, że one po prostu gryzą bardziej. Taka prawiówka jest w stanie mi zrobić więcej krzywdy niż ten młody topielec. Prawie żeśmy tutaj stracili swoje życie. Weźmy taką małą miksturkę. Ja mam mięso, no nie? Widzę, że ono nie oddaje jakoś dużo HP, ale aktualnie jesteśmy w stanie je dosyć fajnie konsumować jeszcze. Ale warto się przejść tym korytem rzeki, może gdzieś dotrzemy, coś fajnego znajdziemy. Dopóki są też młode topielce, to znaczy, że tutaj powinnam sobie spacerować. To jest właśnie ten plus tej modyfikacji, że mamy w sumie podział na młode osobniki, starsze osobniki.
Zobaczcie, jak to pięknie idzie. Tylko to, że ja nie mam gadów skurować i pewnie pod tym względem robię błąd, łażąc tu. Ale mało ważne. Ważny jest expik w tym momencie, na razie. Dużo bardziej. Platyna z domieszką złota. Ty topielcu, uspokój się, bo naprawdę. Podobno, żeby zdobyć ten mieczyk tam, przydałoby nam się akrobatyka. Chociaż z drugiej strony nie wiem, jak ona może nam pomóc w momencie, kiedy... Dobra, dalej są tu młode, więc możemy chodzić. Tam po drugiej stronie już chyba widziałam dorosłe topielce. Ewidentnie. Dobra, no ale... Miejsce chyba dosyć istotne tutaj dla nas. Ty, ścierwojadzie, stój. Haha, cały expik mój. Rzadko kiedy się tak zdarza, fajnie. Żeby się udało. Trzeba korzystać, bo tutaj są ewidentnie potworki dla nas. Kurde, co tak... Jezu, co tak tnie... Boże, proszę przestać. Są sarenki, ale ja ją zostawię w spokoju. Przyzwanie wilka. No dobra, może być. Ona się tak na mnie patrzy. Nie, nie będę robić krzywdy. Ja wiem, że z niej można wziąć skórę, ale w sumie nawet nikt jej nie skupuje. To coś chyba znaczy, nie? Co ja ją będę zaczepiać? Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie? Bo ja tak sobie wyruszyłam gdzieś. A tu jesteśmy. W ogóle już farmę Karla żeśmy minęli 100 razy. Kolejny młody. Tutaj jakieś rośliny wokół niego? Nie. A tu jest ten mostek, który chyba znamy zresztą. To nawet zaraz będziemy mogli sobie wrócić kawałek. Tutaj tylko gorzej, że jest taki brzeg głupi. Okej, tu jest młody ścierwojad. Ten nie za bardzo wie, co zrobić ze sobą. Podobnie jak ja nie wiedziałam. No i patrzcie, wbijemy za niedługo nowy poziom. Będziemy mogli już powoli inwestować w walkę łukiem i w zręczność. No bo jednak zależy mi, żeby zdobyć ten lepszy miecz, który jest dostępny dla nas w miejscu, gdzie już w sumie byliśmy, czyli tam, gdzie był pierścień Wataszki. Fajnie by było przynajmniej go mieć. Powiem wam, że lubię takie odcinki, kiedy się po prostu eksploruje i nic kompletnie więcej nie robi. Ja sobie wtedy mogę pogadać z wami, znaczy sama do siebie. Ale w sumie wiem, że część ludzi słucha, większość słucha, która ogląda. I czasami nawet coś odpowiedzą w komentarzach, także nice. Goblinie jagody, schowane. Opłaca się właśnie tak podróżować. Ja się wzięłam za nagrywanko z rana, bo w sumie dlaczego nie. Potem mam plany po południu i kolejny poziom wbity. A plany moje to jest fakt, że... Znaczy w ogóle mam plany na weekend cały, można powiedzieć. Tak naprawdę. Mianowicie dzisiaj z Damianem idziemy na wieczór open mic. Mic? Nie wiem, jak to się wymawia. Ale taki stand-up, nie? Także fajnie, bardzo się cieszę, bo fajnie jest się pośmiać. I właśnie idziemy sobie. Potem, znaczy w sumie potem, no wiecie, muszę gdzieś tam zrobić jedzonko, nagrać właśnie odcinek, zrobić listę zakupów, takie pierdoły, ale te pierdoły najczęściej zajmują mi cały dzień. Wiecie, gotowanie, nagrywanie, montowanie. Jedziemy w sumie o 17. O której my jedziemy? 17:50 mamy pociąg, ale
Wiadomo, że trzeba wyjść z domu wcześniej, więc wychodzimy gdzieś 17, chyba 25. Tak więc nice. No, a wrócimy pewnie do domu o jakiejś 23 pewnie. To są już dorosłe topielce. Nie wiem, czy ja się chcę z nimi bić za bardzo. W teorii są też młode ścierwojady. Ale ten topielec póki co się mną za bardzo nie interesuje, więc... ja się mogę skupić na ścierwojadach. No niestety się mną powoli zaczyna interesować, także może go wyklepiemy. Ajajaj. Dobra, jak już mam się z czymś bić, to z samym tym topielcem. Ja nawet mam w miarę te swoje taktyki walki. No chyba, że robimy właśnie w ten sposób, to nie mam. Szkoda tylko, że ja, wiecie, nic nie wyciągnę z takiego topi... A to młody ścierwojad, lol. To tam, wiecie, na luzie. Tak naprawdę jesteśmy po drugiej stronie. Czyli w sumie będziemy robić takie kółeczko. No i dla mnie git. Warto sobie tutaj podekspić. Takie odcinki też są fajne. No więc dzisiaj mi dzień w sumie zleci. Jutro się umówiłam z moją kuzynką na mieście w Katowicach. Także... cóż, no nie będziemy w domu. Tam są dorosłe topielce. No tak, są. Ale jest też ścierwojad. No, ale umówiłam się, także... będzie miło, myślę. Też wiecie, jak się umówiłam o 13, to tak naprawdę rano dużo się nie zrobi, będę musiała już jechać. Jak wrócę, cholera wie o której, to też w sumie dużo nie zrobię. No i co, w sumie wróciliśmy do Karla, także może być, jak dla mnie. Możemy tutaj trochę zabalować u niego. Teraz. Czy ten strażnik się fochnie, że ja tu wchodzę? Tak. Szkoda, bo jakby się nie fochał, to bym sobie wzięła rzeczy. Okradłabym go po prostu. Dobra, zobaczmy, czy ja coś jeszcze w tym lesie, nie wiem, zostawiłam, nie byłam gdzieś, nie wybiłam czegoś. Tu są jeszcze młode topielczyki, a przynajmniej jeden. Także ja się troszeczkę też z nim zabawię. Wiecie, my tak naprawdę poszliśmy dołem, także... wiadomo. Goblinie jagody kolejne. No patrzcie, ile tutaj roślin rośnie. Pięknie, pięknie. Okej, tutaj w sumie jest takie śmieszne przejście. Właśnie go użyłam bez sensu trochę. No, ale ładnie. Jeden poziom już wbity. Także naprawdę szacuneczek dla nas. No i w sumie jutro się z nią widzę. W sobotę... tak, w sobotę. Jeszcze piątek. W piątek pewnie będę sprzątać w domu. Demon jedzie do firmy, więc za bardzo... nie będę miała co robić. Będę się nudzić zapewneż. Tam cieniostwór, tu ścierwojady. No ja bym tutaj jeszcze pochodziła chętnie po tej części mapy. Ale ja się powinnam wyleczyć, bo ja tak trochę chodzę na chojraka teraz. A jak mi nie będą kryty wchodzić, to mnie zadziabią te ścierwojady. Tutaj się na przykład niby sklinował, ale w sumie mnie uderzył chyba. Dobra, wyleczymy się. Myślę, że owadzie mięso będzie git w tym wypadku. Co jeszcze tutaj mogę sobie podjeść? Mamy 7 goblinich jagód.
Ognista Aszczawiu Królewskiego mamy i nie wiem ile. Smoczy korzeń 6, Szczaw Królewski, ślepa jestem. 4 szczawie, okej. Okej. Dobra, myślę, że łykniemy taką miksturkę chociażby. Przydałoby się alchemii nauczyć. Podejrzewam, też już za niedługo. Ta sarna trochę i coś się dzieje chyba. Okej, i tutaj w sumie też już znane tereny. O nie. Okej, dobra, na szczęście ktoś to przemyślał i nie da się tam zaklinować. Dużo tutaj sarenek, jelonków, ale ja ich nie będę dotykać. Dam im żyć. Bo uważam, że to by było mega chamskie. O kurna, to jest duży dziejostwór! O Jezu, nie! Ja myślałam, że to jest ten mały! O kurde! Znaczy wiecie, to jest do zrobienia. Szczególnie jakby go do ściany. Ja bym się kurde chciała odwrócić, a mi myszka nie działa. F12. Ty, ja myślałam, że to jest ten mały cieniostworek. Ja tak poszłam i tak, o, cieniostwór. Ten młody pewnie, to elo, nie ma problemu. Ojej. Ojejku, nie. Nie, tak to ja się nie bawię. Nie bawimy się tak. Jak to jest kurde możliwe? Ja byłam pewna, że to jest ten maluszek. Jak to kurde działa? Nie ma opcji. Tu jest coś w drzewie. No dzięki, naprawdę. Tu jest w sumie ta ścieżynka do klasztoru. Tu się trzeba rozglądać, jak nie wiem, nie? Tu jest dzik. W sumie dzik, spoko. Szczególnie jak jest jeden. O nie! Dwa preriowe? Niedobrze. Niedobrze, bo one gryzą! Kurde, no! Nie. No tak, nie cofaj się jeszcze. Uff. Przeżyłam, ale było naprawdę ciężko. Mam pełnię życia, no ale przecież nie wykorzystam pełni życia. Dobra, 130 HP to jest w miarę dużo. Jak widzicie, my nic dzisiaj nie zrobimy. Może dotrzemy do Karla kiedyś. Na razie mam w głowie podekspić ładnie. Także nasz plan chyba się aktualnie sprawdza, nie? No z wilkami to ja się mogę bić. Troszkę podgryzają, ale to nic. Kolejna sarenka. Wiadomo, że część roślin się zawsze ominie, chociaż ja na tym początkowym etapie gry staram się zbierać wszystko. Dzień dobry, jelonki. Co my tu mamy? Zardzewiały krótki miecz, kość. Tu jest dużo jelonków, ojej. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Skórzany mieszek, nice. Otwórzmy sobie go w takim razie. 10 roperii niestety tylko, no ale... Ale jest. Ardeścik. Więcej jelonków. I preriówek. To jest jakieś ognisko, ja chętnie... Jelonka nie ruszamy. No jaki ona ma zasięg? Paskudztwo jedne. To naprawdę. To są jakieś fajowe itemy.
Ty, tu są płonące strzały normalnie. Nice. I mikstura prędkości. Łuk kompozytowy mamy. Jest lepszy. Dużo lepszy. 40 zręczności potrzebuję, żeby go nosić. Co tam, Sarenko? A teraz gdzie jesteśmy na mapie? Tu jesteśmy w tym. Dobra. To co? To myślę, że możemy się przejść jeszcze tutaj gdzieś dalej. To były te sarenki. Nice. Dużo sarenek. Ale bez sensu je zabijać. Znaczy ja wiem, że to jest exp, tak jak z chrząszczy, no ale ja nie będę tak robić. Nie żebym była jakimś obrońcą praw zwierząt czy coś, ale po prostu, no kurczę. Wydaje mi się, że tak nie można. W sensie one są słodziutkie, więc ja im nie będę robić krzywdy. To tak jakbyśmy gąski ubijali w mieście. Niby można, ale po co? Czy nie wiem, może w mieście by nas za to bili. W sumie nie sprawdzałam tego, więc nie mam zielonego pojęcia, no ale po co to sprawdzać w ogóle? No i dobra, i pięknie mamy tutaj odbite całe okolice w sumie wolnego obozu. Bardzo ładnie. Ścieżki wyczyszczone z roślin, ze zwierząt. Tak dosyć solidnie, tu ma ten owce. Znajdziemy tutaj teraz. Czy tu jakieś rośliny? Wiecie, że możliwe. Są ścierwojady, dobra. To się skusimy na ścierwojady. Pięknie. Aha, tam jest to. Dobra. No to jesteśmy na farmie Karla, więc sobie możemy tutaj trochę tą farmę. Tam jest pierścionek jakiś, pominęłam. Możemy sobie podbić tą farmę, że tak się wyrażę. Pierścień życia tutaj leżał. To zakładamy go. 20 punktów HP to jednak jest coś. Hej, jak leci? Jakoś leci, ale mam nieziemską ochotę się stąd wyrwać. Dokąd chciałbyś się udać? Jak najdalej stąd, wszystko mi jedno. Mogę ci zabrać do wolnego obozu. A tak, właśnie to chciałem usłyszeć. No dobra, powiedz, kiedy będziesz gotowy do drogi. Gotowy? Tak, będę tuż za tobą. Dobra, no to okej, to idziemy odprowadzić zioma. Fajnie, że się zgodził na wolny obóz w sumie. Idziesz za mną? Idziesz, dobra. To my też idziemy. Drogę mamy całą czystą. On mi dotrzymuje ładnie kroku. Ja w sumie w wolnym obozie też się mogę co nieco nauczyć. Chociaż z drugiej strony tutaj jest Karan, a ja bym chciała już powoli inwestować w walkę łukiem. Chociaż z drugiej strony zręczność też się przyda. Naucz mnie czegoś, jasne. A, ty uczysz zręczności, to w sumie nawet lepiej. Chociaż ja jestem w łukach tak zielona. Pazury i kły to nie wiem, czy mi się przydadzą. A nie, dobra, on uczy zręczności typowo, to ja nie chcę na razie. Ciemno jest? Nie, 15, po prostu tak leje. Że się zrobiła ciemnica. Myślę, że też to jest dobra sprawa, bo w sumie przyjdziemy do obozu, ja się tutaj zdrzemnę. Idziesz? Idzie. Jesteśmy na miejscu. Dzięki, chłopie. Trzymaj, weź to w ramach podziękowania. Okej, dzięki. Mały kwestik zrobiony. A my idziemy w jakąś szybką kimę, nie? Szybka kima.
Nie wiem, czy pada, nie pada. Raus hier. Ja, mach, dass du wegkommst. W sumie tak się błyszczy, jakby było po deszczu. Dobra, ładnie. To co, idziemy dalej gdzieś? Chociaż... A kto nas tu uczył łuków? Ktoś uczył tu łuku. W tym obozie. Jednoręczna kusza łukiem. Flint. To wiecie co, idziemy dać w łuk trochę. Myślę, że te 10 punktów w łuk się przyda na razie. Lepszej broni i tak chwilowo nie mam. Akrobatyki, nie wiem kto mógłby mnie nauczyć. Jak macie pomysł, to możecie dać znać. Ich 5% i 5%. Jak wygląda moja sytuacja? Agilf uważa, że jesteś niezawodny i można ci zaufać. Wykonałeś dobrą robotę, Drak cię lubi, zrobiłeś dobre wrażenie na Fitchu, wedle Stasza jesteś godny, Gorok, porozmawiaj z Vorinem. Dobra, czyli w sumie zaktualizowaliśmy sobie... O! Okej, czyli w sumie quest się zakończył, bo teraz ta droga wojownika nas w sumie głównie prowadzi... żeby dołączyć. Jak ją zrobimy i oddamy do Vorina, to automatycznie jesteśmy członkami obozu. Tak więc dobra. Może tak być. Ile ja mam strzał? Bo też fajnie by było pokorzystać. 31. To niedużo, ale trochę jesteśmy w stanie z tego łuku postrzelać w razie czego. Na razie wiecie, mamy ładnie broń rozwiniętą, więc tego by się trzeba było trzymać. Z czasem będziemy rozwijać do tego łuk i wtedy już będziemy mogli ładnie tutaj pod zręczność sobie działać, funkcjonować. Na razie wiecie, podstawą jest to, że umiemy się jakkolwiek bronić, jakkolwiek jesteśmy w stanie bić coś, bo łuk na sam początek to nie jest dobry pomysł moim zdaniem. Najlepiej mieć tą broń jednoręczną rozwiniętą na jakimś fajnym poziomie, a potem dopiero iść w te łuki. Okej. Kolejne jakieś zadanko? Co tam? Nic, pracuję. Okej. Jak idzie praca? Każdego dnia tak samo. Wstaję, idę do roboty, idę spać. Wstaję, idę do roboty. Już mina sporą różnorodność. Ha, zjadłeś błazenka na śniadanie, czy co? Mógłbyś coś dla mnie zrobić, zamiast się wydurniać. Co masz na myśli? Potrzebuję butelki wina, mleka mam po uszy. Zjadłem pieczonego mięsa, żygam już tą baraniną. Tak, zainteresowany? W porządku, nie brzmi to na coś trudnego. Świetnie, w takim razie wróć, gdy będziesz miał co trzeba. Nie mam smażonego mięsa, nie? Nie mam, zżarłam. Gąski są... Potrzebuję patelni. Jak ty się czujesz? Chyba lepiej. Tylko ty mi właśnie zajęłaś, kurde, ten. Czemu tutaj tak siedzicie? Cóż, więc po prostu porozmawiaj o tym z Franzem. Okej. Z Franzem, tak? Hej, ty! Dlaczego tak siedzicie? Mamy mały problem, mianowicie. Więc, jak już pewnie wiesz, właściciel tej farmy ma też pola po drugiej stronie góry. Zazwyczaj to właśnie tam pracowaliśmy, ale zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Podobnie zresztą jak na drogach. W wielu miejscach wilki czają się na ofiary. Nasz kolega został przez to ranny w nogę. Dopóki wilki nie znikną lub ktoś nas tam nie zabierze, nie mamy zamiaru się stąd ruszać. Mi to nie przeszkadza, ale pogadaj z chłopakami. Mógłbym wam potowarzyszyć? To byłoby miłe, ale przyniesiesz nam... Powinieneś nas brać pojedynczo, bo w innym wypadku będzie zbyt niebezpiecznie. Cóż, możemy tak zrobić. Dajcie znać, kiedy możemy wyruszać. Powinieneś najpierw porozmawiać o tym z Karlem. Czyli właścicielem. Dzięki za kuchenkę. Usmaż... 10 sztuk surowego mięsa może. No, halo, nie mówcie mi, że się zbagowało. Uf. Dobra, ja już wychodzę. Nie martwcie się. Chciałam tylko mięso dać gościowi. Trzymaj, przyniosłem rzeczy, które prosiłeś. Dzięki, zostawię to na gorsze dni. Jeszcze jedna mała prośba. Podzieliłbyś się ze mną dwoma skrętami ziela? Jasne, trzymaj dwa skręty. Dzięki, jesteś moim zbawicielem. Jeśli będziesz potrzebował jakiejś informacji o okolicy, pytaj śmiało. W porządku, jeszcze do ciebie wrócę. Trzymaj, zrobiłem ten zwój w kapliczce po drugiej stronie wąwozu. Dla mnie jest bezużyteczny. Znalazłem, nie zrobiłem.
Wszystko w porządku? Pracuj, 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 zawsze pracuj ciężko, pracuj, pracuj, pracuj. Czy jest coś, w czym mogę pomóc ci w czymś? Okej, ty jesteś, widzę... no. Niedobrze. To pogadam może z Karlem o tym za chwilę. Furuz jest pobity. W sprawie robotników mam zamiar eskortować 3 na pole po drugiej stronie góry. Których robotników? Tych siedzących w twojej kuchni. O, tych. W porządku, to bardzo miłe z twojej strony. Gdy już skończysz, wróć do mnie. Nice, czyli mamy zadanka. Tu są ładne gąski. Tu jest Felix. Dlaczego jesteś tutaj sam? Pracujesz całkowicie sam? Cóż, inni pracownicy za mną nie przepadają. Dlaczego? Ponieważ jestem cholernie niezłym graczem w kości. Jeśli masz ochotę zagrać, to daj znać. Praktycznie zawsze tu jestem, a wieczorami w tawernie. Jakie są zasady? Rzuca się kośćmi. Nie chcę z tobą grać. Nie ma questów, tak jak w Odysei, to nie będziemy grać. Tam mnie motywowało, żeby dziennik wyczyścić, a tutaj? Nie, co wy? Dajcie spokój. Mogę? Okej, mogę wyskoczyć z tędy. Zajebiście. Mogę? Nie mogę wejść na dach. Dobra, to w sumie mamy tych gości do odprowadzenia. Dzień dobry. Ruszajmy w drogę. Mówiłeś o tym Karlowi? Tak, mówiłem. W porządku, chodźmy. Hej, ty! Ja w teorii bym ich wzięła wszystkich, nie? Jednak. Okej. A więc w drogę. Tacza ich pojedynczo, dobra. Najszybsza droga. W sumie to tędy, nie ma szybszej. Widzę, że się zrespiły jakieś wilki pojedyncze. Chodzi o to, że w ramach zadania zapewnesz. My już tutaj oczywiście chodziliśmy. Byliśmy tutaj. To pole już też jest czyste. Ale kwestik jest kwestik. Siemano. Jesteśmy na miejscu, dziękuję ci. Weź te ropery, ale uważaj na Felixa. W porządku, dziękuję. Co ma Felix do tego? Przecież Felix z nami nie idzie. Chyba, że... On od razu może myśleć, że będziemy grać po prostu w kości, nie? Z nim. Bardzo możliwe. Nie, powiem wam, że myślałam, że te questy tutaj będą bardziej rozbudowane, ale one są dosyć przyjemne i szybkie. Ruszajmy. Drogę w porządku. Chodź, stary. Idziemy jak najszybciej ich wszystkich zaprowadzić. Tak, będą się respiły pojedyncze wilki. To jest takie zadanko w sam raz na początek, bo właśnie respi się jeden wilk. Typowo. Wiecie, ile będziemy mieli kasy, jak ja już odniosę te skóry? Sporo. No i ładnie. Questik będzie. Podekspione dzisiaj. Jesteśmy na miejscu. Bardzo dziękuję. Ruszam w pole. No to ruszaj. Idziemy po ostatniego człowieka. No i zobaczymy. Ale fajnie. Farma Karla na plusik. Fajne, proste zadanka. Farma jest mała, nie ma ich dużo. To cenimy bardzo. U Orina pewnie będzie dużo więcej do zrobienia. W porcie pewnie też będzie więcej. Hej, ty! A więc w drogę. Tędy nie wyjdziemy. Poczekam chwilę na niego. Tu jest jeszcze jedna osoba do pogadania, także zaraz to ogarniemy.
Idziesz? Idziesz. Wilczek kolejny zrespiony gdzieś, czy nie ma tym razem? Jest zrespiony wilczek. Ja sobie przejdę specjalnie tak, żeby właśnie zahaczyć o te wilki. Tu w sumie też widzę fajny las. Żeby właśnie w ogóle podekspić. Jesteśmy na miejscu, bardzo dziękuję. W takim razie ruszam w pole. Zanim pójdziesz, porozmawiaj z Franzem. Okej, to idziemy do niego. Hej, ty! Dlaczego mam uważać na Feliksa? Jest chytrusem, jego ulubionym zajęciem jest hazard. Opędzluje każdego. Dlatego nie próbuj z nim grać. Opowiedz mi o Feliksie i jego gierkach. Mniej więcej powiedziałem już wszystko. Pytam, dlaczego jest taki dobry, oszukuje. Nie wydaje mi się, hazard to jego życie. Widocznie jest to ważniejsze zajęcie i próbuje namówić każdego, kogo spotka do gry. Dlatego go też nikt nie lubi. Co poradzę? Czy hazard nie wymaga po prostu szczęścia? W zasadzie tak, jednak ci, którzy ciągle grają, znają parę sztuczek. Reszta powiedziała mi, że mam z tą pogadać. Życzę samej, podejrzewam, że wracasz już na farmę. Pewnie idziesz odebrać nagrodę od Karla. W każdym razie chciałem ci jeszcze raz podziękować za doprowadzenie nas tutaj w jednym kawałku. Bywaj zdrów. Super. W którym miejscu my jesteśmy? Ty, a co jest tam na dole? No i dobre pytanie, wiecie? Bo tu... jest dużo wilków. Jest jakaś ścieżka. A, tu jest to, dobra. Nie, wiecie co, ja się chętnie jeszcze poprzechadzam tutaj. Bo tutaj coś może być jeszcze fajnego. Wilczek, wilczek, dobra. I tak czasami, wiecie, wejdę gdzieś i potem się boję, że mnie coś zeżre, nie? Tak to jest, jak człowiek w ogóle nie myśli, gdzie idzie. Aha, tutaj się po prostu zrespił ten wilk chyba, bo tu byłam przecież i nie było. Wiecie co, ja tutaj zaraz wrócę w sumie, bo mnie ciekawi... Chyba, że to jest wolny obóz? Tak, to jest chyba wolny obóz. Na mapie. Nieważne. My zmykamy. Odebrać sobie nagrodę. I jest jeszcze jedna osoba, z którą możemy pogadać. Ale nie wiem, czy uda nam się zrobić zadanie dla niej, jeżeli by miała jeszcze dzisiaj, bo... może być ciężko z tym czasem. Ostatnio przedłużam bardzo te odcinki. Hej, ty! Odprowadziłam robotników na pole. Jakich robotników? Tych, którzy siedzieli w twojej kuchni. A tak, tych, w porządku, to było bardzo miłe z twojej strony. Weź te reperi w ramach nagrody. Ach, chłopie, chłopie, chłopie. Co tu robisz? Jestem Marant, najemnik z wolnego obozu, a odpowiadając za twoje pytanie, Karl płaci mi za czuwanie nad jego farmą. Czy to konieczne? W końcu Straż Miejska ustawiła wieże strażnicze w całej krainie, aby trzymać porządek. A nie gadaj mi tu o tych leniach. Potrafię jedynie leżeć brzuchem do góry albo chrapać na służbie. Jeśli farmer ma jakieś kłopoty z bandytami lub dzikimi zwierzętami, sam musi sobie poradzić. Dajesz sobie radę z tym wszystkim? Sam? Z kilkoma wilkami czy drobnymi złodziejaszkami nie mam problemów, jednak jeśli przyjdzie cała paczka bandytów, czy przyjdzie mi się zmierzyć z niebezpieczną bestią, to trzymam się od tego z dala. Niedaleko w okolicy pojawił się jakiś potwór, który nocami zjadł kilka owiec oraz zabił kilkoro gości, którzy są bywalcami knajpy. Co prawda znam się na wojarce, ale nie jestem samobójcą. Nie można oczekiwać ode mnie bohaterskich czynów za to skromne wynagrodzenie, które wypluwa ten stary gość. Z drugiej strony nie mogę stawiać wysokich wymagań, ponieważ nie jestem już młodzikiem i mój refleks zawodzi. Najważniejsze, że jakoś wiąże koniec z końcem, przynajmniej jedzenie jest tańsze niż w gospodzie i starcza na dobrą gorzałę. Czy jeśli bym ci towarzyszył, to podjąłbyś się polowania na te bestie?
Jeśli ktoś by mi w tym pomógł i wchodziłby w grę odpowiednio, jakby gdybyśmy mieli odpowiednie wynagrodzenie za to, to tak, możesz zapytać Karla, czy na to pójdzie. Okej. To spróbujmy coś ugrać. Rozmawiałem z Marandem i jesteś zadowolony z jego pracy? Cóż, na zwykłe niedogodności nam wystarcza, jednak widać, że lata świetności ma już za sobą. Często popija po kątach. Właściwie to chciałam go zwolnić, jednak nie udało mi się znaleźć za niego zastępstwa. Marand mówił o waszym problemie z nocną bestią. Nawet wyszkolony wojownik nie dałby rady podołać samemu. Ile byś mi zapłacił, gdybym pomógł Marandowi pozbyć się kreatury? Zrobiłbyś to, wyglądasz mi na dobrego wojownika. Powiedzmy, że dostałbyś ode mnie 100 roperi. To zdecydowanie za mało. Żądam 200 oraz Marand powinien dostać również swój udział. Co? W takim razie mogę równie dobrze iść do wolnego obozu i zatrudnić tam wojowników. Najwyżej 200 oraz podzielisz się z tym z Marandem. A myślałeś, ile straciłbyś ropery, jeśli bestia dalej ucztowałaby na twoich owocach? Przeczekałbyś całość? Po 150 dla mnie i Maranda z osobna. No dobra, tylko niech nie zajmie wam to za długo. No i nice. Gadałem z Karlem. Co myślisz o zarobku 150? Przecież to mała fortuna. Co muszę za to zrobić? Wspomniałeś, że samemu nie odważyłby się stawić czoła łowcy. Karl zgodził się nam zapłacić po 150, jeśli go unicestwimy. 150 dla każdego? Jak to zrobiłeś? Nie ma co się rozwodzić, po prostu udało mi się przemówić mu do rozsądku. Opowiedz mi, co wiesz o tej bestii. Niech będzie. Za 50 roperi na stawie karku. Słuchaj uważnie, kreatura grasuje podobno tylko w nocy. Prawdopodobnie przychodzi tu z lasu lub jakiejś pobliskiej jaskini za farmą. To w tych okolicach znaleziono najwięcej ofiar. Spotkajmy się wieczorem, by dopaść bestię. Lepiej przyjść z odpowiednim wyposażeniem. Nie będzie łatwo. Jasne. Chwila. Tak? Może być tak, że będzie to mała... Moja ostatnia walka. Przynieś mi skarczmy trunek na specjalne okazje, zwany młotem Norberta. Po wypiciu go mógłbym iść nawet na smoka. Nie ma problemu, załatwię flaszkę. To idziemy załatwić flachę. Pytanie, czy mamy przyjść w nocy, czy mamy przyjść wieczorem, bo to robi dużą różnicę jednak. Podejrzewam, że przespanie się do północy jest najlepszym rozwiązaniem. Masz może młot Norberta? Oczywiście, za 30 roperi jest twój. Super, czyli mam go już automatycznie, tak? Oto i młot Norberta. Tak jest. Dobra, to wiecie co? Pójdziemy spać. Spróbujemy jeszcze dzisiaj zapolować na tego łowcę. Prześpię się do północy, bo wydaje mi się, że północ będzie odpowiednia. Coś czuję, że to może być cieniostwór. Albo jakiś, nie wiem, zębacz. Taki mocniejszy. Fakt, przespałam się do rana. F12. Miało być do północy. Cholera. Ajajaj. Teraz będziemy czekać 100 lat, aż się gra wczyta. W sumie to wiecie co? Ja sobie odpalę zawczasu tą pochodnię, bo to jest dobre rozwiązanie. Wtedy przynajmniej jak się obudzę, to nie będzie ciemno. Do północy. I co, idziemy. Jest trochę widniej, więc jednak to podbicie moje coś dało. Nie jest aż tak czarno, jak było w mieście jakiś czas temu. Dobra. Marand jest u siebie, rozumiem, czyli tutaj, gdzie stał. Tak jest. Zapolujmy na bestię. Przyjdź pod wieczór. Jak pod wieczór? Chłopie! Nie, pierdziele. Pod wieczór? Czyli co, wieczorem mam przyjść? Czy o 23, czy o której? Sorry, że ja wam tutaj wchodzę, ale gościu jest... Nie, może noc to ma być? Gościu mi działa na nerwy. Możemy iść? Przecie mam ten twój młot Norberta, no kupiłam ci. Stary.
To jednak wieczór, tak? Jo, gęsę wlazła do domu. Co ty idziesz do łóżka spać? Ja pindole, będę teraz spała parę nocy. Nie wiem, późny wieczór, wieczór, nie wiem, o której mam przyjść. Chłop se tego nie sprecyzował. Możemy iść? Masz młot? Tak. Dobrze, pamiętaj, że to musi być twoja ostateczna decyzja, nie ma odwrotu. No zabijmy to coś. Wybornie, udało mi się zlokalizować miejsce pobytu, zatem prowadź. Będziemy tak po prostu szli? Okej, to ja przynajmniej sobie mogę pogadać chwilę. Ach, tyle się musiałam wyspać, nie? Masakra. Ale zrobimy to jeszcze dzisiaj, bo podejrzewam, że to długo nie potrwa. Czyżbyśmy szli do tej kopalni, która była pusta jakiś czas temu, przy farmie? Bo w sumie to jest jedyne miejsce, gdzie nie byłam jeszcze za bardzo. Tam były tylko miejsca do kopania, więc możliwe, że ta bestia siedzi sobie właśnie tam. I chyba mam rację co do tego akurat. No dobra, dobra. Nie widzę za bardzo, gdzie biegniemy, ale chyba właśnie tam. Myślę, że damy sobie radę. Okej, aż tak głęboko żeśmy wleźli. Psia krew, bestia nam przechytrzyła, czaiła właśnie na nas przed jaskinią. Dalej, pokaż co potrafisz. Dobry moment, żeby się wykazać. No to do dzieła. Cieniostwór, no mówiłam. Ale może nie bij Maranda. Nice. Udało się, ubiliśmy bydlaka. Podzielimy się najważniejszymi trofeami. Co wolisz, róg czy skórę? Nie wiedziałem, że jesteś również świetnym myśliwym. Co mogę zrobić z trofeum? Wielu najemników zaczyna od myśliwstwa. Za młodu udało mi się to robić na trofeach, jednak ciągle przebywanie w dziczy mnie wykończyło. Nie oznacza to, że zapomniałem co i jak. Muszę przyznać, że to, z czym przyszło nam się zmierzyć, było wyjątkowo krwiożercze. Trofea takich bestii często zawierają w sobie magiczne właściwości, dzięki którym można stworzyć specjalne artefakty. Jak możesz się domyślić, są znacznie więcej warte niż zwykłe trofea z innych polowań. Spróbuj się o tym dowiedzieć. Mamy róg albo skórę. Ja sobie odpalę solucję, bo nie chcę spieprzyć tego. A to może nam się tutaj przydać. To było nocny łowca zadanie, nie? Zobaczmy. W takim razie na szybko. Będzie wyżej w tym. Nocny łowca. Nie, skóra jest lepsza, bo powiem tak, jak wybierzemy róg, to możemy go przerobić na miksturę do życia, która nam doda tylko plus 10. Plus musimy drugą kupić. A skóra nocnego łowcy da nam pas plus 10 do siły lub plus 10 do zręczności oraz plus 10 posługiwanie się łukiem albo plus 15 ochrona do wszystkiego. Także myślę, że wybierzemy skórę. Daj mi skórę. Oto i ona. Nocny łowca. Odznaka dla... Co ja zebrałam? Przedmiot kolekcjonerski, tester i twórca questów. Zabiliśmy nocnego łowcę, Marant wręczył mi wyjątkową skórę. Powinienem pójść po nagrodę do Karla. Okej.
przedmiot kolekcjonerski, tester i twórca questów, nocny łowca, artefakt życia, miły podarek, Nemantius, ziemia zębaczy. Okej, okay. I skóra nocnego łowcy, wyjątkowo lśniąca jak naczynio stwora. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że pójdziemy na szybko do Karla jeszcze. To było fajne zadanie, podobało mi się. Naprawdę mi się podobało. Co ciekawe, jeszcze ich nie ma w łóżkach. Nocny łowca nie żyje, a twoje owce znów są bezpieczne. Czas na zapłatę. Wybornie, gdzie Marant? Powrócił już na swój posterunek. Możesz być zadowolony z posiadania kogoś takiego. Widocznie źle go oceniłem i dobrze, że jeszcze go nie zwolniłem. Wkrótce wypłacę mojego należność. Jak gdy od czasu do czasu sobie popiję, to postaram się przymknąć oko. Szukam Feliksa. Felix, muszę cię rozczarować. Nie znajdziesz go tu wieczorem. A gdzie? Tego chyba nikt nie wie na farmie. Jak to? Nie wiesz, gdzie przebywa twój człowiek? Hej, tu nie ma niewolnictwa. To nie jest kolonia karna. Możesz popytać innych. Być może ktoś go widział. A po co ja mam go szukać w ogóle? Ja nie potrzebuję z nim grać ani nic. Nie wiem, pitolenie. O, Chopinie. Gasimy pochodnie. Idziemy w Kimacza. Będę spała dzisiaj z Karlem. Dobra, moi drodzy. W takim razie, zadanie Nocny Łowca nam się jeszcze nie usunęło, ponieważ musimy ogarnąć kwestię trofeum. Musimy pogadać z Marandem na ten temat, także myślę, że w kolejnym odcinku się właśnie tym zajmiemy. Dzięki Wam serdecznie, jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. W kolejnym odcinku gadamy z Marandem na temat tej pięknej skóry. I co? I myślę, że będziemy zmierzać w stronę innych miejsc na mapie. Czyli myślę, że wyruszymy sobie tym razem na południe. Myślę, że do portu. Chociaż jeszcze mamy całą farmę Orina, ale myślę, że port byłby tutaj ważniejszy. Szczególnie, że tam mamy zadanie, które nas przybliży do dołączenia do jakiejś frakcji. Ale w sumie myślę, że Orin też jest niezły. Możecie dać w komentarzach, gdzie idziemy wykonywać questy, czy do Orina, czy do portu. Bo w sumie oba miejsca są fajne, oba miejsca mają jakieś tam zadanka. Zobaczymy. Dzięki Wam i cześć.